Rynek główny we Wrocławiu posiada blok śródrynkowy, na którym od średniowiecza prowadzono handel. Z czasem sukienice zostały rozebrane, a na ich miejsce pojawiły się kamienice. Najważniejszym budynkiem na rynku był ratusz, którego budowę rozpoczęto już w 1299 roku. Wieża ratuszowa ma łącznie 66 metrów wysokości i kwadratową podstawę. Najskromniejszą fasadą jest zachodnia fasada, zwieńczona dwoma szczytami. Wejście do Muzeum Historycznego Wrocławia prowadzi przez barokowy portal. Elewacja południowa ratusza posiada trzy ryzality. Ryzalit południowo-zachodni zlicowany jest z elewacją zachodnią. W kondygnacji piętra ryzalitów znajdują się wykusze, rodzaj balkonów zapożyczonych z architektury islamu. Na zachód od środkowego ryzalitu znajdują się trzy osie okienne, na wschód cztery. Ryzality są kryte miedzianymi ostrosłupowymi hełmami o niespotykanych poza Wrocławiem formach. Żygacze na dachu zakończone są głową smoka. Wszystkie ryzality pokryte są bogatą kamienną ornamentyką, ale najbardziej ozdobny jest ryzalit środkowy. Pod nim, w podziemiach, od 1332 roku działa pijalnia piwa zwana Piwnicą Świdnicką. Południowo-wschodni ryzalit jest najbardziej wysuniętą na wschód częścią ratusza. Dwuspadowe dachy pokrywa dachówka, ale niektóre partie posiadają dachy hełmowe kryte blachą miedzianą. Naczółki okien na górnej kondygnacji zdobione są kamiennymi rzeźbami. Z ratuszowej wieży o godzinie 12 odgrywany jest hejnał Wrocławia. Główną elewacją jest elewacja wschodnia. Elewację wieńczą trzy szczyty. Bogato zdobiony ornamentyką i otynkowany szczyt środkowy wieńczony jest sterczynami. Boczne szczyty mają krawędzie schodkowe i posiadają ślepe okna. Okna na pierwszym piętrze są ostrołukowe, na parterze prostokątne z prostymi ościeżnicami. W trójosiowej przybudówce wszystkie okna są ostrołukowe. Na piętrze znajduje się wykusz kaplicy. Gzyms główny przerwany jest przez tarczę jednowskazówkowego zegara z 1580 roku. Przed ratuszem stoi od 1492 roku kamienny pręgierz. Wykonano go w warsztacie Ganskiego i Preussa. Obecnie jest to kopia tego zabytku. Na szczycie latarni umieszczona jest 70-centymetrowa figurka kata z mieczem i pękiem rusk, który zwany jest Rolandem. W przestrzeni między starym a nowym ratuszem ustawiono w 1956 roku pomnik hrabiego Aleksandra Fredry. Autorem odlanego z brązu i ustawionego na cokole z piaskowca pomnika poety był znany rzeźbiarz Leonard Marconi. Wywieziony po wojnie do Wilanowa, stanął w miejscu, gdzie kiedyś stał pomnik króla Prus Fryderyka Wilhelma III. O losach pomnika informuje napis na płycie cokołu. Nowy ratusz, przylegający do północnej fasady starego ratusza, wzniesiono w latach 1860-1864 według projektu Friedricha Augusta Stühlera, autora wielu monumentalnych budowli i architekta króla Prus. Do elewacji wykorzystano detale z piaskowca i granitu. Nowy ratusz jest budynkiem w stylu historyzmu, czyli stylu naśladującego dawne epoki. W tym przypadku architekt nawiązał do stylu rozebranego domu płócienników. Pod budynkiem prowadzą trzy przejazdy bramne poprzecznych ulic. Przejazd sukiennicy jest trójnawowy, a sklepienia opierają się na granitowych kolumnach. W północnej ścianie przejazdu znajduje się główne wejście do budynku, który jest siedzibą prezydenta Wrocławia. Dawny dom kupiecki sukiennic zamieniono w pierwszej połowie XIX wieku w ciąg trójkondygnacyjnych kamienic. Równolegle do ulicy Sukiennice biegną dwa przejścia.
Pierwsze z nich to przejście żelaźnicze. Bramę drugiego przejścia, garncarskiego, artysta plastyk ozdabia muralem. W kamienicach sukiennic i przejść działają liczne restauracje, puby, sklepiki i galerie. Ulicę Sukiennicę oraz oba przejścia łączy przejście poprzeczne. Korzystam z niego, aby wyjść ponownie na północną pierzeję Targu Łakoci. Szkoda, że nie wszystko można pokazać i opowiedzieć w ciągu kilku godzin spaceru. Ale można powiedzieć, że to piękne miejsce odzyskało swą dawną świetność.